Cześć, witajcie w kolejnym, już 27. odcinku serii Dibbler pyta. Bez zbędnych wstępów przejdźmy do naszego dzisiejszego gościa, którym jest Wojciech Pazdur z The Farm 51, Creative Director takich gier jak Get Even oraz Chernobylite. Wojtku, witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, cześć. Pracujesz w branży od bardzo wielu lat i przyłożyłeś rękę do kilku bardzo znanych polskich gier, jak nie wiem, Painkiller czy Towards 2, ale chciałem się cofnąć w czasie jeszcze dalej i spytać, jak właściwie zaczęła się twoja przygoda z branżą? Jak trafiłeś się do game devu? Do game devu to zależy, czy masz na myśli profesjonalny game dev, czy to, że ja zawsze chciałem robić gry, bo podobno jak miałem 8 lat, to powiedziałem na jakiejś imprezie rodzinnej, że ja to będę robił gry, jak mnie pytali, kim zostanę, chociaż ja tego nie pamiętam. Ale to były czasy ZX Spectrum i ja wtedy grałem w pierwsze gry na ZX Spectrum. W ogóle chyba jestem właśnie jednym z pierwszych pokoleń, czy no, pierwszą generacją, która rzeczywiście od dziecka miała dostęp do komputera, czyli może nie od wieku żłobka, ale już od przełom przedszkola i podstawówki, gdzieś komputery wokół nas były i dla mnie to zawsze było coś bardzo pasjonującego, w tym sensie, że ja byłem zawsze, no, nomen omen, może trochę kryptoreklama, ale byłem kreatywną osobą, zawsze chciałem coś tworzyć. Czyli nigdy mnie nie interesowała wyłącznie analiza czy pochłanianie tego, co było. Zawsze jak coś pochłaniałem, to chciałem to robić. To znaczy, że w życiu też miałem takie momenty, że chciałem zostać reżyserem filmowym, albo pisarzem, albo aktorem, albo, a to tak mówię, bo to gdzieś tam w dzieciństwie raczej się przewijało. Natomiast w wieku nastu lat modowałem gry na Amigę. Może nie pisałem, ale modowałem gry na Amigę. No, wcześniej na ZX Spectrum w Basicu jakieś gry próbowałem też tworzyć. Chyba nic specjalnie ciekawego nie było. No, na Amidze już się zacząłem wkręcać w assemblera, w programowanie, w tworzenie grafiki czy muzyki. Przez jakiś czas chciałem być muzykiem i tworzyć muzykę do gier. No, ale tak na dobrą sprawę pod koniec liceum zdecydowałem, że jednak pójdę w tą część, która wówczas się wydawała jedyną sensowną, jeśli ktoś chciał tworzyć gry, czyli że zostanę programistą. I że będę, wydawało mi się, że umiem albo wiem coś na temat tworzenia grafiki, muzyki, dźwięku, pisarstwa czy storywritingu i tak dalej, bo zawsze miałem parcie na tworzenie gier fabularnych, no ale wtedy jeszcze specjalnie firm, które coś ciekawego w Polsce tworzyły, nie było, albo ja nie miałem kontaktu z tymi ludźmi, nie miałem w ogóle możliwości dotarcia do nich, taka jakie jest teraz, tylko gdzieś słyszałem, że jakaś gra w Polsce wychodzi, tam jakieś rezerwowe psy czy Gorki, potem i tak dalej. No, to były polskie gry już, które się pojawiały, czy Teen Agent, ale O, to były zawsze pamiętam. gry, które wyskakiwały z zaskoczenia. No, jak się czytało Secret Service, to się gdzieś tam dowiadywało, że tutaj wychodzi gra Franco czy coś jeszcze, ale to było dalekie od nas. No, ja byłem od tego odległy i chciałem sam tworzyć swoje własne gry. Gdzieś tam ambitnie tak patrzyłem na to, dlatego właśnie poszedłem na Politechnikę Śląską i studiowałem programowanie grafiki, no bo to były jakby właśnie technologie gier, no to były tak naprawdę technologie wyświetlania grafiki, wszystko się wtedy rozwijało w tą stronę, żeby tą grafikę coraz lepiej supportować. Teraz zresztą też, no ale teraz jest dużo różnych innych specjalizacji, o których wiadomo, że warto je zgłębiać, żeby robić gry, natomiast wówczas, no to jak ktoś chciał robić gry, to się musiał nauczyć programowania, a konkretnie programowania grafiki. Więc ja się w to mocno wkręcałem. Tylko że programistą byłem takim sobie, a przynajmniej tak po jakimś czasie tam na tych studiach zauważyłem, że mnie programowanie męczy. To znaczy, ja miałem na tym polu jakieś tam już umiejętności i poznawałem tą dziedzinę, ale samo w sobie programowanie jednak było dla mnie wyczerpujące i trochę takie jałowe. Natomiast bardzo się wkręciłem w samo tworzenie grafiki trójwymiarowej i technologię. Ten techniczny background, który wcześniej zdobyłem i który wówczas zdobywałem, jakoś bardzo mnie popchnął w stronę tego właśnie, żeby skupić się, skoncentrować na tym wizualnym tworzeniu tych cyfrowych światów. No i gdzieś tam od połowy studiów już w jakimś stopniu profesjonalnie, bo jakieś zlecenia wykonywałem dla takich nieistniejących już w tej chwili firm, ale wtedy już się pojawiały pierwsze firmy, które z grafiki 3D korzystały i próbowały robić te gry. Więc
Więc ja już gdzieś jakieś takie zlecenia zawodowe przyjmowałem, tworzyłem jakieś asety na outsourcingu, byłem siebie dumny. Oprócz tego na własną rękę i po godzinach tworzyłem mody, wówczas tam do Quake'a, czy do, wcześniej do Duma, potem do Quake'a, no więc to też było z grafiką jakoś tam właśnie związane z level designem. No i tak na poważnie zacząłem pracować gdzieś tam w 2000 czy w 2001 roku. Przeniosłem się z nieistniejącej już wówczas firmy X-Ray Interactive do People Can Fly. Zaczęliśmy pracę wówczas nad Painkillerem, a ponieważ Painkiller to właśnie był top of the top ówczesnej grafiki komputerowej, jak tylko zobaczyłem pierwszego screena z Painkillera, to stwierdziłem, że ja chcę robić tą grę, choćby nie wiem co. I zgłosiłem się do Adriana Chmielarza. Adrian powiedział, że no, czy chce się przeprowadzić do Warszawy, bo tam pokazałem portfolio, nawet im się podobało. A ja powiedziałem, że no, do Warszawy nie bardzo mogę, bo rodzinę mam w Gliwicach. Oni na to, że jak ktoś chce zdalnie, to oni zdalnie na razie nie szukają ludzi do pracy, więc ja powiedziałem, że im udowodnię, że potrafię zdalnie pracować. Pamiętam, że jakieś zadanie testowe dostałem, to przez 2 tygodnie praktycznie nie spałem, bo tylko robiłem to zadanie testowe, żeby im pokazać, że potrafię robić co najmniej tak dobrze jak oni, albo nawet lepiej, z tym, że musiałem się jeszcze nauczyć paru rzeczy po drodze, bo tak naprawdę ja wówczas nie umiałem tak jak oni to robili, więc zrobiłem to zadanie testowe, no, spodobało im się bardzo, powiedzieli, że na próbę możemy pracować zdalnie, przy czym potem się przeniosłem na stałe w ogóle do tego zespołu i rzeczywiście nie mieszkałem na stałe, ale pomieszkiwałem w Warszawie. No i to był początek takiej już bardziej, można powiedzieć, w pełni profesjonalnej przygody z game devem, no bo to były też czasy, kiedy się crunchowało, więc pracowało się na 1,5 etatu, na 2 etaty niekiedy przy tym Painkillerze, a ja tak czy inaczej pracowałem na 2 etaty już wtedy zawsze, bo jeszcze zostałem redaktorem naczelnym magazynu 3D w tak zwanym międzyczasie. To był magazyn wydawany najpierw przez wydawnictwo Helion gliwickie. No to były czasy, kiedy internet jeszcze nie wszyscy mieli na tyle szybki i nie było jeszcze takich wyszukiwarek, żeby się można było, kto czego się chciał uczyć przez internet, to żeby można było wszystko w internecie znaleźć. No i wtedy jeszcze były całkiem popularne i książki, i magazyny dotyczące jakichś tam specjalistycznych treści, gdzie ludzie je kupowali po to, żeby się dowiadywać i uczyć nowych rzeczy. No i właśnie ja pracowałem przez jakiś czas w Helionie jako tłumacz, książki o grafice 3D i o projektowaniu gier tłumaczyłem, trochę też o programowaniu, natomiast potem właśnie do magazynu 3D wciągnął mnie Robert Ciejka, nasz zresztą ówczesny prezes farmy, z którym potem farmę założyliśmy, no to przez parę lat też ten magazyn 3D prowadziłem. No a potem w 2005 roku, jak skończyliśmy Painkillera i w People Can Fly się tam pojawiały jakieś koncepcje nowych projektów, ale te projekty mnie akurat tam jakoś tak nie do końca pociągały, czy nie całkiem w nie wierzyłem, plus właśnie pojawiła się okazja, żeby jednak osiąść na stałe na Śląsku, bo byłem już zmęczony tym takim mieszkaniem pół na pół w Warszawie, w Gliwicach, no to żeby móc pracować na Śląsku nad grami komputerowymi, to trzeba było założyć firmę wówczas. To tak zabawne. Dzisiaj, gdybym był w tej sytuacji, to gdzie nie rzuci się kamieniem, to można znaleźć jakąś firmę gejdywową. No zresztą w przypadkach to są firmy, które zakładali ludzie, z którymi pracowaliśmy, czy z którymi na początku farmy mieliśmy jakiś tam kontakt, no ale wówczas nie było firmy game devowej z prawdziwego zdarzenia, czy takiej, która by robiła takie projekty, jakie ja chciałem robić, więc trzeba było coś takiego założyć, więc razem z Robertem Siejką i Kamilem Wilczyńskim w 2005 roku założyliśmy farmę, no, w której jestem do dzisiaj. Super historia, bo tak zaczęło się troszkę od tego, że po prostu chciałeś tworzyć, a skończyło się na tym, że na pewnym etapie byłeś człowiekiem orkiestrą, robiłeś bardzo wiele rzeczy naraz, nie? Żeby było zabawniej, w tej chwili też tak jest, bo było tak, że jak się farma rozwijała i zaczynała robić coraz większe projekty, to mnie nie do końca tak wewnętrznie, emocjonalnie się dobrze w tym wszystkim czuło.
Jak robiliśmy Get Evena, przy którym pracowało tam 60 czy 70 osób nawet w którymś momencie i był wielki globalny wydawca i takie już dosyć korporacyjne podejście do różnych rzeczy, to ja zacząłem się wtedy bardzo mocno wypalać. Zaczęło mi bardzo brakować tego, że po prostu jestem ja i grupka ludzi i robimy fajną grę. I męczymy się, żeby ta gra wyszła jak najlepiej, męczymy się, żeby ona się dobrze sprzedała. To nie chodzi wyłącznie o realizację jakiejś osobistej ambicji, ale chodziło o to, żeby być blisko tego wszystkiego i czuć to każdą częścią swojego ciała. No i dlatego celowo po Get Evenie ja postanowiłem, że będziemy pracować nad projektem, czy stworzymy sobie założenia projektu, który może być mniejszy. On w ogóle wyszedł 3 razy większy od Get Evena, ale produkcyjnie on był mniejszy. Czyli my celowo zrezygnowaliśmy z pewnych tak zwanych production values, czyli pewnych elementów projektu, które są kosztowne w produkcji i wymagają zaangażowania bardzo wielu ludzi, po to, żeby móc sobie w mniejszym kameralnym zespole nad takim projektem pracować, bo ja czułem, że my wtedy to zrobimy lepiej. Tu nie chodziło właśnie wyłącznie o to, że mój komfort pracy, tylko ja wierzyłem, że jeśli ja będę taki zespół starał się stworzyć, wspierać, supportować, organizować, załatwiać dla nich różne rzeczy, to że efekty tego będą lepsze i wydaje mi się, że to się udało właśnie, nie tylko ze względu na moje podejście, no bo to cały zespół jakby wyciągnął wnioski z wcześniejszych projektów. No, dużo różnych rzeczy zrewidowaliśmy także w podejściu do designu, do storytellingu, do tworzenia grafiki też. No, na każdej płaszczyźnie Czarnobyla i nasz ostatni projekt był jakąś tam ewolucją. Natomiast no, ja najbardziej się cieszę z tego właśnie, że mogłem przez cały czas być blisko tego projektu, czyli mogłem czuć się w jakimś stopniu wyłącznie, znaczy mogłem czuć się w jakimś stopniu jego twórcą, a nie wyłącznie kimś, kto mówi jakimś ludziom, którzy mówią mówić innym ludziom, żeby tamci powiedzieli jeszcze innym ludziom, co oni mają zrobić, bo tak mniej więcej w którymś momencie praca nad Get Even wyglądała i mnie to strasznie męczyło. A tutaj no, byłem blisko dużej części zespołu. Sam zrobiłem własnymi rękami dużo rzeczy w tym projekcie i jestem z tego zadowolony. I z końcowego efektu wydaje mi się, że też cały zespół może być w tej chwili dumny, bo jakby no, abstrahując tam od tego, że się gra dość dobrze sprzedaje, no to przede wszystkim chodzi o to, że oceny graczy są budujące, gracze dopytują, kiedy będzie kontynuacja albo kiedy wypuścimy jakieś DLC. Mamy bardzo żywe i bardzo wokalne community, które rośnie nam z dnia na dzień, więc warto było o to walczyć. Że tak zachowując chronologię wydarzeń, możesz mi powiedzieć, jak właściwie narodził się projekt Czarnobyla? Bo z tego, co ja pamiętam, to najpierw była jakaś aplikacja, dopiero potem to się przerodziło w grę. Popraw mnie, jeśli się mylę. Tak, to było tak, że wracając znowu do mojego backgroundu, czyli grafika 3D, technologie do tworzenia wizualiów i tak dalej, no, to były tematy, w których ja się czułem dość mocno i uważałem, że jeśli coś mogę wnieść do naszych projektów sam, osobiście, własnymi rękami, no to, czy moją wiedzą, no to są właśnie te działki. No i dlatego zawsze staraliśmy się na farmie, w moim zespole, żeby te gry dobrze wyglądały, żebym ja mógł wesprzeć te projekty tym, że ta ich grafika może być dobra. No ale w którymś momencie jakby z racji właśnie już jakichś tam dość dużych doświadczeń w tej dziedzinie ja widziałem, że gry robią się coraz droższe, a robią się coraz droższe przede wszystkim właśnie dlatego, że i przez to jest coraz trudniej je sprzedać, że ta ich otoczka wizualna staje się coraz bardziej szczegółowa i staje się coraz droższa w produkcji. No, czyli wprost to, że dzisiaj gry komputerowe kosztują 70 czy $80, to jest przede wszystkim zasługa tego, że wszyscy oczekują, że one będą wyglądały lepiej niż gry z poprzedniej generacji, bo one gameplayowo nie zawsze się różnią, fabularnie nie zawsze są lepsze, dźwięki, muzyka też niekoniecznie są czymkolwiek więcej niż były 20 lat temu, tak? Natomiast no, pod względem grafiki jest ciągły wyścig o to, kto pokaże bardziej detaliczny świat i bardziej szczegółowe postacie, czy ich animacje. No i to powoduje, że gry są coraz droższe. A ponieważ ja nie chciałem robić coraz większych, coraz droższych gier, o tym tam wspominałem właśnie, że ja nie czułbym się dobrze w świecie takich typowych AAA-ów, no to
szukałem rozwiązań technologicznych, które pozwalają robić dobrze wyglądające gry. Być może nie na każdy temat, ale takie, które z naszego punktu widzenia są możliwe do wyprodukowania, a mimo to nie odstają albo nie są gorsze od tych projektów z dużo większymi budżetami czy dużo większymi zespołami. No i stąd zainteresowanie skanowaniem 3D i fotogrametrią gdzieś tam już od 2011 roku, kiedy to jeszcze nie było popularne, to my już gdzieś się z tym tematem mierzyliśmy. No w tej chwili wszyscy tego używają. I są ludzie, którzy też pewnie używają tego nawet lepiej niż my w tej chwili, ale generalnie dążyliśmy do tego, żeby wykorzystywać skanowaną grafikę, no i w którymś momencie gdzieś tam już w trakcie Get Even kusiło nas, żeby może tam już skanować nie jakieś elementy tej grafiki typu budynek, czy samochód, czy człowiek, czy szafa, tylko spróbować cały świat zbudować w oparciu o to. No i zaczęło się poszukiwanie jakiegoś fragmentu świata, który wydałby nam się najciekawszy do tworzenia takiego cyfrowego zrekonstruowania. No i gdzieś tam bardzo szybko wyskoczył pomysł, to Czarnobyl. No i jak zaczęliśmy jeździć do Czarnobyla i go skanować, no to wyszło nam, że to jest jednak big deal. Do Get Evena chcieliśmy zrobić lokację, która się nazywała Czarnobyl, czy która byłaby Czarnobylem, ale nas to wówczas trochę przerosło. No i byłoby trochę takie dołączone na siłę, chociaż w tej chwili, jak ktoś jest uważny, to zauważy, że tam jedna lokacja w Get Event to w ogóle to jest szkoła z Czarnobyla, którą wówczas zeskanowaliśmy. To i tam chyba na samym początku, nie? Jak się jest... Nie, to jest akurat pod koniec i to tak nie wygląda w ogóle jak szkoła z Czarnobyla, bo myśmy to przerobili, no bo chodziło tam o jakąś spójność. Nie, że nagle się pojawi szkoła z Czarnobyla, tylko jeden ze starych, opuszczonych budynków, po którym ci bohaterowie się poruszają, to jest akurat szkoła z Czarnobyla, którą zresztą w tej chwili właśnie przerabiamy na DLC do Czarnobylajta. I ona się pojawi tym razem już jako szkoła. Fajnie. I tak jak wygląda w rzeczywistości. No więc zeskanowaliśmy jakieś kawałki tego Czarnobyla i wyszło nam, że no całej gry na razie jeszcze nie umiemy z tym zrobić, plus jeszcze był Get Event po drodze, więc pomyśleliśmy, że zrobimy na razie taką przymiarkę do tego, jak ten cyfrowy, wirtualny świat stworzyć w oparciu o te skany, no i stworzymy nie grę, tylko stworzymy możliwość takiej wirtualnej wycieczki do tego świata, czyli odejmując od tego całą otoczkę fabuły, sztucznej inteligencji, fizyki, wszystkich rzeczy, które powodują, że produkcja gry jest długotrwała, czasochłonna i kosztowna, no to, że stworzymy coś takiego prostszego, a ponieważ wtedy też stawał się popularny VR, więc poszliśmy w to, że w tym VR-ze ten cyfrowy świat zeskanowany bardzo tak wiarygodnie, realistycznie wyglądał, więc stworzyliśmy taką wirtualną wycieczkę po Czarnobylu, którą nazwaliśmy Czarnobyl VR Project i ona opowiada historię katastrofy w Czarnobylu, tam można sobie o tym poczytać, posłuchać ludzi, którzy o tym opowiadają, natomiast to nie ma de facto nic wspólnego z grami, poza tym, że wykorzystuje technologie, których się używa w grach. No ale oczywistym było dla nas, że w sumie to fajnie by było jednak zrobić grę, plus wszyscy nas pytali o to, no to zrobiliście tę VR-ową wycieczkę, a co z grą? No i dlatego, no jak tylko wypuściliśmy tą VR-ową wycieczkę, ona się sprzedała jakoś tam nawet dobrze, no to stwierdziliśmy, że idziemy wtedy grubiej, no już nie projekt na pół roku czy na rok dla kilku osób, tylko robimy pełnowymiarową grę, no którą tam już trzeba było rozplanować na 3 lata i 20 parę osób wciągnąć do tej produkcji. I tak narodził się pomysł na Czarnobylajta, przy czym jeszcze jego jakimś tam wydaje się ciekawym aspektem jest to, że fabuła Czarnobylajta też dość mocno czerpie z tych doświadczeń, które zbieraliśmy kolekcjonując materiały do Czarnobyl VR, bo w trakcie Czarnobyl VR Project prowadziliśmy, czy mieliśmy wywiady z różnymi ludźmi, którzy zostali dotknięci przez tą katastrofę, byli jej świadkami, pracowali przy usuwaniu skutków awarii, ekspertami, którzy gdzieś się wypowiadają na ten temat i tak dalej, więc mieliśmy dużo jakby materiału takiego fabularnego, tylko związanego z rzeczywistością, czyli opowieści ludzi, którzy przeżyli katastrofę w Czarnobylu albo byli blisko niej. No i te opowieści nas gdzieś tam zaczęły inspirować do tego, żeby tą grę stworzyć właśnie w jakim stopniu nawiązując do tych postaci, do tych sylwetek
realnych osób, nawet jeśli ostatecznie w grze my to oczywiście przerobiliśmy na jakieś totalne science fiction i taka była potrzeba konwencji, to jednak początek także fabuły Czarnobylajta to były opowieści ludzi, którzy przeżyli katastrofę w Czarnobylu. No super. I finalnie w końcu po tylu latach wyszedł genialny projekt, który no, okazał się być dużym projektem faktycznie. Tak. Znaczy jak na naszą skalę, no to to jest... objętościowo jest większy od Getty Vena, chociaż produkcyjnie to był mniejszy projekt. Chciałem cię spytać w pewnym momencie o to, jakie są role, jaka jest rola Creative Directora, jakie są obowiązki, ale tak mi opowiadałeś o Getty Ven i Czarnobylacie, to zauważyłem, że to chyba zależy od projektu, że miałeś troszeczkę inne obowiązki przy Getty Ven, a innym przy Czarnobylite. Ale niech będzie, tak spytam, czym się zajmuje Creative Director? Ta rola może być bardzo różna, tak jak mówisz, w zależności od projektu. A zwłaszcza jeśli projekt jest takim bardziej indie projektem, czyli no, jest niewielki zespół, a Creative Director jest także współwłaścicielem firmy i odpowiada też za to, żeby ten projekt się sprzedał i tak dalej, więc tutaj jakby no, tak definicyjnie no to Creative Director to jest ktoś, kto przez cały czas pilnuje tego, żeby projekt miał jakąś spójną wizję, żeby zmierzał w tym samym kierunku, co wbrew pozorom jest dość trudne, no bo mamy produkcję rozciągniętą na kilka lat, dochodzą nowi ludzie, każdy z tych ludzi chciałby dodać do projektu coś swojego i to w dobrej wierze. Natomiast no, pewne rzeczy wymagają tego, żeby wiedzieć, od czego się projekt zaczyna i na czym się powinien skończyć. No i z jednej strony właśnie jakieś odsiewanie takich losowych pomysłów, które się gdzieś pojawiają lub weryfikowanie tych, które team dostarcza, bo team dostarcza świetnych pomysłów, czyli no to nie jest tak, że Creative Director wymyśla każdą rzecz, która jest w projekcie. Natomiast Creative Director musi na każdym etapie projektu być gotowym zagrać w grę albo obejrzeć koncept arty, albo przetestować prototypy i pogadać z teamem, rozpocząć dyskusję, czasem ją uciąć, ale najczęściej poprowadzić taką rozmowę, na ile ostateczny efekt będzie spójny z tym, co założyliśmy, albo na ile on będzie wspierał na przykład główne założenia fabularne, a na ile może powinniśmy je zmienić po to, żeby zrobić lepszą grę, bo projekt ewoluuje, więc to jak zakładaliśmy, że będzie wyglądał Czarnobylite na początku i to, że ja napisałem taki dokument, o czym ta gra będzie i kto będzie głównym bohaterem i jak będzie wyglądała rozgrywka i tak dalej, to się ma potem niejak do tego, że z tego dokumentu podejrzewam, że tak z 50% ostatecznie zostało w jakikolwiek sposób wykorzystywane w grze, a potem no, też z racji tego, że gra wyszła w early accessie, więc zbieraliśmy opinie graczy i gracze wprost pewne rzeczy chwalili, pewnych rzeczy chcieli więcej, a pewnych rzeczy chcieli mniej. No i to, że jakaś wizja, którą przelało się na papier 4 lata temu, wydawała się wówczas większości ludzi w zespole słuszna, to właśnie miało się nijak do tego, że potem, jak już gracze zagrali w tą grę, to się okazywało, że jednak mają zupełnie inne odczucia, zupełnie inne emocje, które wynikają już ze sposobu, w jaki się gra albo z możliwości, jakie gra daje, a tego się nie da przewidzieć, pisząc jakiś dokument. Chyba, że się kopiuje gotowy design czy gotowe rozwiązanie jakiejś gry i robi się drugą grę dokładnie tak samo, czyli ja zakładam, że być może jak jest FIFA 2021, no to Creative Director dopisuje do dokumentu z poprzedniego wydania, co by się tam przydało nowego w tej grze. No ale numerek tutaj zmienia. Tak, a Czarnobyla jednak dosyć oryginalną, starał się mieć jakąś tam formułę. Ona nie była oryginalna na siłę. Ona płynęła z jakiejś takiej wypadkowej, po pierwsze naszych doświadczeń, czyli my wiedzieliśmy, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić fajnie, a na pewnych rzeczach albo nie znamy się wystarczająco, albo braknie nam na przykład mocy przerobowych, tak? Czyli nie będziemy mieli tego właśnie budżetu, czy tego zespołu, który pozwala zrobić najbardziej wypasioną grę akcji. Więc my celowo odsuwaliśmy Czarnobylite'a od gry akcji w stronę RPG-a, ale jednocześnie element akcji tam jest, bo mimo wszystko gdzieś z tym elementem akcji, z konstruowaniem gry na tym opartej sobie radziliśmy, ale zakładaliśmy, że ewolucyjnie i to od samego początku było tak właśnie, że
my będziemy zmierzać w stronę tego, że to jest jak najbardziej gra fabularna, jak najbardziej gra survivalowa, a element akcji jest tam z naszego punktu widzenia gdzieś dopiero na trzecim czy na czwartym miejscu w hierarchii ważności, czyli w hierarchii tego, ile poświęcamy czasu, pracy ludzkiej, pieniędzy i tak dalej na to, żeby to wyszło dobrze. No dobra, czyli Czernobylite wyszedł już z Early Accessu i mamy już pełną wersję. Pytanie, co dalej? W sensie, jakie są twoje plany na przyszłość? Czy już masz jakiś kolejny projekt, czy może na razie jakaś przerwa? Co, no przerwę to jakieś tam urlopy planujemy w tej chwili, bo potrzebujemy złapać reset i trochę odpocząć, ale to nie są urlopy na zasadzie, że na pół roku zamykamy biuro i potem wrócimy do tego. No przede wszystkim Czernobylite'a trzeba dalej supportować, więc mamy szereg rzeczy, które już dawno temu zaplanowaliśmy, że w ten taki zakres podstawowego projektu one nam się nie wcisną, ale po premierze jeszcze chcielibyśmy je dodać, no więc tam i lokacje, i jakieś postacie, i broń, i tak dalej, i jakieś przede wszystkim fabularne epizody dojdą jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy do Czernobylite'a. No oprócz tego jeszcze premiera na konsole za miesiąc, oprócz tego jeszcze konsole next-genowe za parę miesięcy, więc generalnie mamy co robić jako team, nawet przy samym Czernobylite'cie, ale oczywiście no, myślimy o tym, w którą stronę teraz pójść dalej i pomysłów na nowe projekty to w ogóle jest bardzo dużo, natomiast no, my je filtrujemy jeszcze raz finalnie właśnie przez to, przez takie parametry, których nie można pominąć, czyli no po pierwsze, no przede wszystkim, co w Czernobylite'cie ludziom jednak ostatecznie wchodzi, a co nie, bo jakkolwiek odbiór gry jest bardzo pozytywny, no to powiedzmy pewne powtarzalne są komentarze na temat tego, co w grze było zrobione super, a co mniej super, a co niekoniecznie w ogóle i powinno być zrobione inaczej, więc no myśląc o tym, że chcemy w tym samym zespole tworzyć grę i nawiązującą do naszych wcześniejszych doświadczeń, no to bierzemy pod uwagę no przede wszystkim to, co nam wyszło i to, co nam nie wyszło, bo to musi być jednak jakiś punkt wyjścia do tego, co zrobimy dalej. To, że wydaje nam się, że warto będzie temat Czernobylite'a i Czernobyla w ogóle dalej eksplorować, no to dzisiaj to jest raczej przewidywalny, można powiedzieć, tok, natomiast czy nowa gra będzie się nazywała Czernobylite 2, czy w trochę jednak innym kierunku pójdziemy, to za wcześnie mówić, nie tylko dlatego, że nie mamy na to pomysłów, tylko właśnie dlatego, że mamy więcej niż jeden pomysł na to, co można by było zrobić w tej chwili w oparciu o doświadczenia, które mamy i technologię, którą mamy i tak dalej. No, mamy pierwsze przymiarki też technologiczne, no bo wyszedł Unreal 5. Czernobylite'a zrobiliśmy na Unreal 4, no ale wydaje się, że nowy projekt, który miałby tam wyjść no, nie w tym, ani nie w przyszłym roku, no to raczej powinien być na nowszej technologii, a z drugiej strony no Czernobylite'a chcemy jeszcze długo wspierać, bo to jest projekt, który ewidentnie będzie miał to takie modne określenie, długi ogon sprzedażowy i nie tylko. No po prostu wierzymy, że gracze będą chcieli jeszcze w tą grę grać właśnie i dlatego, że my ją zupgrade'ujemy na nowe konsole, czyli ona będzie mieć lepszą grafikę na next-genowych konsolach, na PC-ta też wypuścimy wersję, która będzie lepiej wyglądała, co przyciągnie kolejnych graczy, czy pozwoli dłużej się cieszyć tym, którzy już grają. No w ogóle sama gra ma taką otwartą formułę, że w nią tam można grać dziesiątki godzin, a są tacy, co grają setki godzin. Więc my liczymy na to, że Czernobylite jeszcze będzie z nami długo, ale oczywiście no, pomysły i jakieś tam przymiarki do nowego projektu są, tylko jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo tak jak niektórych rzeczy jesteśmy już prawie pewni, co chcielibyśmy zrobić, tak innych jeszcze nie. No i plus właśnie jeszcze na to się musi nałożyć ta tak zwana zdolność produkcyjna, no czyli musimy poczekać jeszcze chwilę, zobaczyć, ile ostatecznie zarobiliśmy na tym Czernobylite, żeby też na przykład sobie zaplanować czas produkcji, budżet, rozmiar zespołu i tak dalej. To słuchaj, to w takim razie z mojej strony trzymam kciuki za kolejne projekty farmy oraz za dalszy rozwój Czernobylite. A na koniec pozwól, że przejdę do mojego ulubionego pytania, które dostaje każdy gość. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wybrać, zabrać ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry? To byłby same dwójki. To byłby Silent Hill 2, to byłby Max Payne 2 i to byłby Half-Life 2. O, proszę bardzo, lubisz sequele. Nie, po prostu uważam, że to były te momenty, w którym najlepiej wyszło
wyszło twórcom tych pierwszych części jakby rozwinięcie ich oryginalnego pomysłu. Potem już, czy to ze względów komercyjnych, czy braku weny, czy parcia wydawców, czy czegoś innego, już tak dobrze z tymi no, nie było. Natomiast te gry dla mnie były jakimś tam taki. To były gry, przy których ja miałem zawsze niedosyt. Nawet jak grałem po trzeci, czwarty raz w każdą z nich, to miałem niedosyt, że chciałbym przejść jeszcze raz. To były gry, które mi się śniły po nocach. To były gry, zresztą no, jak sobie popatrzysz na Czarnobylajta, to tam znajdziesz i Maxa Payne 2, i Half-Life'a 2 i Silent Hill'a. Więc to nie jest przypadek. No. Gdzieś tam kiedyś tym nasiąknąłem i pewnie chciałbym, jeśli miałbym się do czegoś ograniczyć, to chyba do tego. Praktycznie ze wszystkimi grami się z tobą tożsamym, a zwłaszcza Half-Life 2, którego kocham, uwielbiam nad życie. No to się rozumiemy. Bardzo dobre wybory. Tak. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za to, że znalazłeś czas na ten wywiad i opowiedziałeś nam o tym, jak wyglądała praca przy Czarnobylight za kulis i w ogóle o swojej karierze. I pozwól, że się powtórzę, trzymamy kciuki za kolejne projekty Farmy i do następnego. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Cześć. Na razie.